Witam serdecznie, moim gościem Daniel Trybuch, Opti Medicare Forum. Witam. Daniel, gratulacje za postawę twoją, każdego zawodnika z waszej drużyny. Dzisiaj naprawdę chylę czoła. Przegrywacie mecz, ale wygrywacie ten honor, ponieważ dzisiaj o jednego mniej zawodników potrafiliście, a byliście nawet wręcz blisko niespodzianki. No brakło niestety jednego. Chłopaki z drużyny przeciwnej byli bardzo dobrze przygotowani fizycznie, no i mieli też zmiany, a na Orliku no świeżość to jest podstawa. We czterech się nie da wybiegać całego meczu. Mówisz przygotowanie fizyczne, że byli dobrze przygotowani. To co można powiedzieć o was? Gracie w czterech polu i gonicie jak szalenie i wytrzymujecie im kroka do ostatniej minuty. Zrobiliśmy co było w naszej mocy, ale no tam kontuzja też jednego z naszych zawodników, no i też graliśmy już potem praktycznie w 3,5, a nie w czterech zawodników i no naprawdę no brakło, a przegraliśmy tylko jedną bramką, no ciężko. Ambicje na pewno fajne. Jakbyś to powiedział, odcięło w tych ostatnich minutach prąd? No ostatnie 10 minut to już było takie byle do końca, no chcieliśmy jeszcze od ostatnich 5 minut gdzieś bramkę strzelić, no ale niestety się też nie udało, już graliśmy w czterech z przodu, ale no brakło, bronili się w 5, no też mogli kryć, no. Ten mecz jest bardzo istotny w kontekście tabeli Ekstraklasy, ponieważ Baspal winduje do góry wyżej o jedną pozycję, a was obniża na miejsce spadkowe, ale z taką postawą jak dzisiaj na pewno nie zrezygnujecie jeszcze z walki o pozostanie w Ekstraklasie. Na pewno walka będzie do samego końca i myślę, że na następnym meczu będziemy mieli pełny skład, przynajmniej pełny skład, a może się uda jeszcze dwóch, trzech zawodników na zmianę, więc myślę, że będzie dobrze, damy radę. Miesiąc przerwy sądzę, że u was wykorzystana bardzo przyzwoicie, ponieważ dzisiaj goniliście jak normalnie stare wygi. No w moim przypadku na pewno nie, bo troszkę były wakacje, troszkę odpoczynku, więc gorzej troszkę z fizycznym, ale no damy radę. Pozostały jeszcze mecze do końca z Notusem, z Ibisem, z Brzezną, która ta drużyna będzie najtrudniejsza, jeżeli chodzi o rywalizację z wami? Ciężko mi to powiedzieć, bo to zależy od formy każdej drużyny. No, każdy mecz jest inny i każda drużyna też jest inna i naprawdę w każdym meczu mogą zagrać jedni lepiej, drudzy gorzej, więc nie ma co patrzeć na inne wyniki i na tabelę też. U nas w lidze następuje też zmiana zawodników, zmiana pokoleniowa. Tutaj z nami Daniel Trybuch. Pamiętasz, że tata grał w Notusie? Nie pamiętam tego, że grał w Notusie, ale wiem, że grał bardzo dużo, bardzo, bardzo długo w Ligach Orlika i też w sezonie na hali, więc no, kontynuuję jego karierę, co prawda nie na jego pozycji, ale staram się też trzymać tradycję. No właśnie do tego pytania już kończąc tę rozmowę. Taka postawa taty, która gdzieś tam była obrazem dla ciebie, czy to jest wyznacznikiem to, żeby się bawić na takich rozgrywkach u nas? Też, no ale dla mnie to jest taka naprawdę czysto zabawa, no co wyjdzie, to wyjdzie. Zawsze jakaś forma aktywności, forma spędzenia czasu, tak? Dziękuję za wywiad. Dziękuję również.